poznałem po skóry zapachu, po rozszerzonych oczach i drżących kolanach. Nie zapomniałem już nigdy o strachu, co nie dał spać po nocach i dręczył do rana. Parę lat minęło i zdybrałem wreszcie. Do teatru wszedłem krokiem pełnym wiary, że kariera na mnie czeka, bo mam szczęście i wnet sławny będę tak jak Cooper Gary. Pierwsza próba, pierwsza próba. O Boże. Wokół same znane twarze z telewizji, kabaretu oraz kina. Wśród nich siedzę ja i o ucieczce marzę, o ucieczce, bo wiem, że tu się zaczyna. Od początku już wiedziałem, co się stało. Poznałem bestię, lekko postarzała, nienaturalny uśmiech, nagły brak oddechu. Gdy miałem kwestię, za gardło złapała, krzyknąłem tylko puść mnie. Dużo było śmiechu. Sukces Miodowych Lat jest zdecydowanie, od wielu lat trwa. Co pan takiego zrobił? W jaki sposób pan też wpłynął na ten sukces? Ja tylko zagrałem jedną z ról, nic więcej. Nie wiem, dlaczego ten sukces jest aż taki. Myślę, że dlatego, że my tę komedię potraktowaliśmy bardzo serio. Według tej recepty Woody'ego Allena, który twierdzi, że komedia to jest tragedia, tyle że przydarzyła się komuś innemu. I może dlatego tak to śmieszy. Czy w jakiś specjalny sposób przygotowywał się pan do tej roli, czy poszedł z marszu? Nie dało się pójść z marszu. To był serial nagrywany przy udziale publiczności. Na żywo cały odcinek był kręcony za jednym zamachem, więc trzeba było się bardzo dokładnie przygotować, nauczyć tekstu na pamięć, zapamiętać wszystkie sytuacje, sugestie reżysera, potem zapamiętać, która kamera w którym momencie mnie, jak to się mówi, łapie i zagrać. I to zagrać kilka razy. Najpierw bez publiczności, potem z jedną publicznością, potem z drugą publicznością, no i się nie śmiać. Zawsze się zastanawiałam, czy pan z Cezarym Żakiem wcześniej graliście, czy w jaki sposób dopasowywaliście się wcześniej do siebie? Nie dopasowaliśmy się wcześniej, chociaż razem graliśmy przez chwilę w takim filmie pod tytułem Pułkownik Kwiatkowski Kazimierza Kuca, ale to był epizod, taka chwila, kiedy spotkaliśmy się na planie, nie znaliśmy się w ogóle i potem też już się raczej nie spotykaliśmy. Dopiero kiedy był casting do Miodowych Lat, w którym ja nie miałem zdjęć próbnych, ale ten drugi, ten gruby, było ich kilku i partnerowałem im. No i oczywiście Czarek był najlepszy. Widać z tego, że dobrze się panom grało, muszę zapytać, czy w takim razie byliście zadowoleni z tego, że ponownie spotkaliście się w Ranchu, także w bardzo dużym i bardzo popularnym serialu. Tak, chociaż na początku nie bardzo chcieliśmy się spotykać, bo przestraszyliśmy się po sukcesie Miodowych Lat, że zostaniemy taką dyżurną parą komediową w Polsce, a nie chcieliśmy tego, każdy z nas miał swoje ambicje, no ale potem się okazało, że jednak Rancho jest tak świetnym scenariuszem i zapowiada się na tak świetny serial, że zdecydowaliśmy się, znaczy Czarek od początku miał grać w Ranchu, ja nie, ale potem jednak podjąłem decyzję, że zagram tego Czerepacha, bo zobaczyłem w nim ogromny potencjał na to, co po prostu lubię grać. Dwa razy stworzyliście fantastyczny duet, za każdym razem inny. Będzie trzeci raz? Nie wiem, to zależy od scenarzystów, od producentów, od ludzi, którzy wpadną na taki pomysł. Na pewno scenariusz musi być bardzo dobry, żebyśmy coś takiego podjęli. Z tym, że my cały czas razem pracujemy, gramy w teatrze, w dwóch sztukach, w Zemście Fredryk, gdzie Czarek gra Cześnika, ja Papkina, i w najnowszej premierze Och Teatru Krystyny Jandy w Warszawie. To jest zresztą ten sam teatr, który wystawił Zemstę 5 lat temu, czyli Słonecznych Chłopców, gramy dwie główne role. Czy takie spotkania jak to dzisiejsze z fanami często się Państwu zdarzają?
Dosyć często, a właściwie codziennie, bo ja na ulicy codziennie spotykam kogoś, kto mi w jakiś sposób wyraża swoją sympatię. Raczej nie spotykam się z negatywnymi uwagami. A takie spotkania, no takie spektakularne jak to, zlot z fanów Miodowych Lat, nie, takie zdarzają się dosyć rzadko. A jak już ci fani pana gdzieś tam zatrzymują, czy zadają jakieś pytania, a jeżeli to jakie? Zadają różne pytania. Z Miodowych Lat to już trudno mi tak zapamiętać, jakie konkretnie. Przede wszystkim gratulują, czy po prostu dzielą się tym, że to był wspaniały serial i że ciągle go oglądają. Zawód aktora to trudny zawód. Trzeba od czasu do czasu się relaksować. W jaki sposób pan się relaksuje? Oglądam sport. Oglądam. Przepraszam, to nie wzbudza jeszcze więcej emocji? To wzbudza, ale to są zupełnie inne emocje, bo to są emocje, których ja nie kontroluję. Emocje, które gram na scenie, są kontrolowane, są pod moją kontrolą. To ja decyduję, jakie to są emocje. Kiedy oglądam sport, na przykład dzisiaj tu przed próbą występu, oglądałem finał Pucharu Polski i mój Raków Częstochowa, ja jestem z Częstochowy, zdobył Puchar Polski i bardzo się darłem tutaj, chyba było nawet słychać. Czy zobaczymy panów obu u nas w Wierzeniowie, albo chociaż pana w jakimś przedstawieniu? Jeżeli spektakl Słoneczni Chłopcy zostanie zaproszony, a mamy mnóstwo zaproszeń, to z przyjemnością zagramy i w Wierzeniowie. Znamy się już dobrze, lata całe, i choć wiekiem chyba nic nie złagodniała, nie chcemy ze mną bywa już na stałe, za serce, tak jak teraz mnie trzyma. I pozwólcie mi na myśl ostatnią jeszcze. Teatr aktorwic, to jest klasyczny schemat. Także ona, co przyprawia mi odreszcie, moja straszna, moja ukochana trema. Bo tylko ona duszę mi zapali. Ona, gdy chce orzeka, gwizdy albo brawa, to w jej ramiona wszyscy wielcy spali. Śniąc o tym, co ich czeka, klęska albo sława, bo tylko thank you.